Bardzo popularnym pytaniem na początku randkowania jest właśnie, jaką masz grupę krwi? Hej, witajcie na moim kanale, tutaj Gabriel Hiodo. Na TikToku widzę bardzo dużo filmików dotyczących znaków zodiaku. Jeśli jesteś rakiem, to jesteś taki. Jeśli jesteś, nie wiem, baranem, to czeka cię to i to. Ktoś się kiedyś zapytał mnie pod jednym filmikiem, jak wyglądają znaki zodiaku w Japonii? I odpisałem, nie ma czegoś takiego. I ktoś mi odpisał, jak to nie ma czegoś takiego? I już tłumaczę dlaczego. W Japonii generalnie praktycznie nikt nie wie o istnieniu znaków zodiaku. Ale to wcale nie znaczy, że nie ma jakichś horoskopów. Są, tylko na innej podstawie. Generalnie w Japonii nieważne, w którym miesiącu się ktoś urodził, a co jest za to ważne, jaką ma krew. Horoskopy i stereotypy o ludziach są właśnie na podstawie grupy krwi. I jak wiadomo, są cztery grupy krwi. A, B, AB i 0. I właśnie na tej podstawie Japończycy mają swoje przekonania co do osób. Horoskopy dotyczące grupy krwi oczywiście również nie są tak mega popularne, zresztą tak jak znaki zodiaków w Polsce. Są ludzie, którzy w to wierzą, są ludzie, którzy nie. Kiedyś jednak to było o wiele bardziej popularne niż jest to teraz. Również właśnie te stereotypy o ludziach dotyczących grupy krwi generalnie wierzą w to dziewczyny. Tak więc na przykład jeśli ktoś się zaczyna z kimś spotykać, bardzo popularnym pytaniem na początku randkowania jest właśnie, jaką masz grupę krwi? I tutaj ciekawostka, dawno temu w Japonii, jeśli na przykład rodzice wybierali swoim dzieciom małżonka, bardzo często opierali się właśnie na grupie krwi. Jeśli mam wyrazić swoją szczerą opinię na ten temat, wydaje mi się, że mamy więcej wspólnego z naszą krwią, niż z miesiącem, w którym się urodziliśmy. Więc paradoksalnie, moim zdaniem, ma to sens. W Japonii jest popularna gra, gdzie w grupce znajomych każdy próbuje zgadnąć nawzajem swoje grupy krwi. Tak, jest to nudna gra. Przejdźmy do stereotypów dotyczących osób z grupą krwi A. Osoba z grupą krwi A jest osobą, która troszczy się o innych. Jest osobą opanowaną, dobrze sobie radzi w pracach stałych, zwykle trzyma się swoich reguł i potrafi wybuchnąć gniewem. Osoba z grupą krwi B jest osobą, którą łatwo zranić, ciężko do niej dotrzeć, bo się wolno otwiera przed innymi. Jest osobą obojętną na rzeczy, które ją nie interesują i często rozmawia sama ze sobą. Osoba z grupą krwi AB jest osobą ostrożną w nieznanym otoczeniu. Ma sporo wzlotów i upadków swojego nastroju. Również jest osobą obojętną na rzeczy, które ją nie interesują. Jednak jeśli ją coś interesuje, jest bardzo mocno na to nastawiona. I jest również osobą idealną na przyjaciela. Ostatnia kategoria, moja kategoria, grupa krwi 0. Generalnie jest to osoba, która próbuje rozweselić towarzystwo i reaguje śmiechem w nieznanym otoczeniu. Jest osobą chłodną, gdy nie musi się zbytnio starać. I osoby z grupą krwi 0 to są generalnie osoby miłe i spokojne, o ile ktoś ich nie wyprowadzi z równowagi. I co ciekawe, jestem głodny i jestem śpiący, to są nawyki. Oraz ostatnia cecha, są osobami dość samotnymi, jednak nie lubią samotności. Nie wierzę generalnie w horoskopy i w stereotypy, ale trochę się to sprawdziło. Na początku filmiku wspomniałem, że często podczas randkowania dziewczyny pytają, jakiej jesteś grupy krwi. Dlaczego pytają? Ponieważ jest również przekonanie, że pewna grupa krwi dobrze maczuje się z inną grupą krwi. Wygląda to mniej więcej tak. Dzięki za dziś. Jeśli podobał Ci się filmik, subskrybuj, polajkuj ten filmik i w komentarzu daj znać, czy grupa krwi pasuje do Twojego charakteru. Dzięki!